Witajcie, dobry wieczór Polsko. Mamy wam do zakomunikowania, że 4 punkty ugraliśmy tego dnia w pucharach i to jest najlepszy wynik w tegorocznej fazie grupowej Ligi Europy, Ligi Konferencji. Dawid Dobrasz, zapraszam. Moi goście Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny, Marcin Gazda, Eleven Sports. Dobry wieczór. Jest dobrze? Chyba może być nieźle, patrząc po wyniku Legii. Może gra trochę gorsza. Legia się przełamuje, po 4 porażkach wygrywa 6 punktów w grupie po 2 meczach i szansa na wyjście duża. Panie Tomku. No tak, gdybyśmy odrzucili, pewnie za chwilę będziemy o tym rozmawiać w szczegółach, powiedzmy styl, w jaki sposób te wyniki zostały osiągnięte przez Raków i Legię, bo nie były to porywające spotkania. Ten peryferyjny klimat na stadionie w Mostarze nam się chyba też trochę przed telewizorami udzielał, no bo był to mecz, w którym było kilka, powiedzmy, takich stykowych sytuacji, no ale nie porywało to spotkanie. Natomiast tablica wyników jak najbardziej się zgadzała, zwłaszcza w spotkaniu Legii Warszawa, która przełamuje tą fatalną passę 4 meczów przegranych z rzędu. No ale gdyby spojrzeć przed pierwszym gwizdkiem, no to Raków pewnie też byłby zadowolony z tego remisu 1-1 ze Sportingiem Lizbona, natomiast no, scenariusz tego spotkania, szybka czerwona kartka dla Portugalczyków, no sprawił, że te apetyty nam dość szybko urosły, a no, tak jak mówię, za chwilę będziemy to rozkładać na czynniki pierwsze, natomiast zaraz tutaj bramka stracona na 0-1, duża nieśmiałość Rakowa i ostatecznie osobiście ja czuję taki delikatny jednak niedosyt, że tam można było się pokusić o coś więcej. W przypadku Legii Warszawa mam taki niedosyt, jeżeli chodzi o grę w defensywie, bo wiemy, że to jest zespół, który jest chwiejny i przeciwko Mostarowi, który nie należy, to widać i po klasyfikacji ogólnej UEFA i gołym okiem do najlepszych drużyn. I tak mieli spore problemy, dużo ataków przez środek Mostaru, które przechodziły. Natomiast w przypadku Rakowa nie wiem, jak spojrzeć na ten mecz, no bo z jednej strony mamy niedosyt, ale z drugiej strony ten remis z drużyną Amorima, która wystawiła naprawdę mocnych zawodników. To był bardzo mocny skład. Tutaj oczywiście nie było taryfy ulgowej, biorąc pod uwagę to, że przecież Sportingowi te punkty w grupie są potrzebne. Naprawdę można powiedzieć, że możemy być zadowoleni. Ale właśnie, jeżeli Raków by grał nieco odważnie, jeżeli by wcześniej się obudzili w pierwszej połowie nawet, w momencie, gdy można było przycisnąć i złapać Sporting, to wtedy moglibyśmy być weseli. Niemniej też trzeba oddać Sportingowi to, że klasa piłkarska na wielu pozycjach pozwalała im uspokoić grę, regulować tempo gry. Potrafiła drużyna Amorima zapanować nad sytuacją. To wynikało po prostu z pewnych schematów, z jakości piłkarskiej i być może takie rzeczy dla Rakowa są nie do przeskoczenia. Dopiero gdy Portugalczycy tak naprawdę opadli z sił, to było wiele takich ataków, na przykład zauważyłem taki schemat w Rakowie, że pomiędzy prawym skrzydłem a środkiem w prawej półprzestrzeni było dużo ataków, bo tam wracał asekurujący Morita i nie zawsze nadążał, po prostu był już zmęczony. Raków to wychwycił i był w stanie tamtym korytarzem przeprowadzić wiele niebezpiecznych akcji. Natomiast no, nie starczyło tam do końca czy to mocy, czy to skuteczności przede wszystkim, bo oddali tylko w sumie 2 celne strzały rakowianie, aby przechylić szale zwycięstwa na własną korzyść. Rakowianie, ładne. To jest problem Rakowa w fazie grupowej Ligi Europy. No jeżeli chcesz zdobywać bramki, no to musisz oddawać strzały. Raków jest drużyną, która oddała ze wszystkich 32 drużyn grających w fazie grupowej Ligi Europy najmniej celnych strzałów. W tym spotkaniu 2, we wcześniejszych 2 spotkaniach 3, łącznie 5 celnych strzałów podczas 3 meczów. To jest 200, Boże, ile minut? 200, 180 plus 270. 70 to jest mało. Panowie, no to jest bardzo, bardzo mało, jednak no też trzeba zaznaczyć jedną rzecz, bo mówisz o kulturze piłkarskiej, natomiast niewątpliwie i nie tylko dziś, ale w ogóle na przestrzeni właśnie gry na jesień w europejskich pucharach, no to największą polską wpadką, a wręcz kompromitacją to jest ta murawa na stadionie w Sosnowcu. No tutaj naprawdę czerwona kartka dla tych ludzi, którzy opiekują się tym stadionem. Wygląda to, to po prostu jak jakieś pastwisko. No to jest po prostu żenujące, że musimy występować w no, drugim najważniejszym europejskim pucharze na czymś takim. To nie jest murawa, to nie jest boisko, to jest naprawdę pastwisko i tutaj naprawdę władze Sosnowca powinny no, niestety wziąć to na klatę. Jednak Raków płaci za ten stadion i powinien wymagać, nie może grać u siebie. Mamy wypowiedź, Tomek, to ci tak, Marcin Cebula, którego cytuje Kacper Tomczyk z za pośrednictwem także sport.tv.pl i portalu X. Piłkarz Sportingu podczas meczu zapytał mnie, na czym my gramy, co to jest za murawa. No faktycznie w Portugalii raczej nie są przyzwyczajeni do takich past. Nie, no słuchajcie, nie chcę powiedzieć mocniej, ale naprawdę jest to kompromitacja i boisko, które gdzieś było jeszcze nadzorowane 2 dni temu przez greenkeepera z UEFA, no ale co on może powiedzieć tym ludziom, którzy opiekują się boiskiem w Sosnowcu przez 2 dni, jak mają się tym boiskiem zaopiekować, a przypominam, że za chwilę jest jeszcze chyba mecz ligowy w weekend i bodajże spotkanie Pucharu Polski, 3 spotkania w 6 dni na tej murawie. Jeżeli wynajmujesz ten stadion, no to weź się podejmij i zrób coś, żeby ta murawa była dobra, a jak nie, no to powinni chyba, nie wiem, zwrócić pieniądze Rakowowi, a częstochowianie powinni się zastanowić, żeby nie grać po prostu tych spotkań gdzie indziej, no bo też potrafią grać w piłkę, odbierają może tym lepszym zespołom nieco umiejętności, natomiast niewątpliwie sobie też, bo to, co najlepszego stworzył Raków w tym meczu, no to właściwie było po dośrodkowaniach, a nie grze jakiejś kombinacyjnej. Można tak złośliwie powiedzieć, że właściwie ta murawa trochę ten Raków mogła premiować, bo oni tak kombinacyjnie dobrze nie potrafią grać. Ale 2 rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że już nawet parę dni temu w portugalskiej prasie przeczytałem o tym, że murawa może stanowić niebezpieczeństwo. A po drugie to w samej Portugalii pogoda też nie zawsze jest idealna. Ja kojarzę wiele razy, komentując tam mecze, że tam padają bardzo mocne deszcze. Idzie często front od oceanu i tam po prostu momentami jest ściana wody, ale czy to na dużych stadionach, czy to na małych, zazwyczaj tam problemów z murawą mocno nasiąkniętą nie mają i wygląda ona bardzo dobrze. Tutaj w Sosnowcu jednak nie wygląda to dobrze, a przecież to nie jest też taki wysoki stadion, który powiedzmy tak, nie ma, w którym to murawa nie ma dostępu do światła, gdzie nie ma przepływu powietrza jak na Narodowym. Tam nie ma chyba aż tylu argumentów, żeby stwierdzić, że tutaj murawa ma trudne warunki do wegetacji. Ja czytałem, że tam chodziło o jakiś grzyb, że jakiś grzyb się zalęgł na murawie stadionu w Sosnowcu, ale no, to nie jest wytłumaczenie, po prostu ktoś tam pewnych rzeczy nie dopatrzył, nie przypilnował i dlatego to wyglądało tak, jak wyglądało. Wiesz, jeżeli bierzesz pieniądze i się czegoś podejmujesz, to musisz to robić na odpowiednim poziomie, na poziomie europejskim. Jeżeli tego nie robisz, no to się nie podejmuj. To nie wiem, no dzisiaj myślę, władze Częstochowy, przepraszam, Sosnowca powinni chyba, nie wiem, no część tej kasy po prostu Rakowowi zwrócić, no bo nie przystoi naprawdę puszczać w świat coś takiego jak to pastwisko w Sosnowcu. Albo po prostu wymienić murawę, jeżeli jest taka możliwość. Został 1 mecz Rakowa w europejskich pucharach w Sosnowcu, więc pewnie to już jest jakaś nauczka na przyszłość, bo był temat stadionu chorzowskiego, stadionu śląskiego, żeby tam grać. Miło mi się słuchać o murawie, ponieważ pisałem pracę magisterską o murawach, więc ten temat jest mi bliski. A w Poznaniu kiedyś mieli problem z murawą. Tak, magister inżynier nie od jakiejś geodezji, tylko od murawy sportowej pisałem pracę magisterską, a jestem magister inżynierii środowiska. Także tyle o mnie. Słuchajcie, jesteście tutaj w liczbie prawie 2000. Ja pisałem z Davida Beckhama akurat. Wpływ Davida Beckhama na kultury w różnych częściach świata. Marcin, ty z tego pisałeś? Tylko nie mów, że nie pisałeś teraz, bo będzie głupio. Nie, no. Tak, odwanie. Pisałem o Władysławie Bartoszewskim, Mieczysławie Tomali, stosunki polsko-niemieckie. No to Tomek o Beckhamie, o murawach, ty tak najpoważniej to brzmi, co? Germanistyka. Zaproponowałeś. Marketingowy wpływ, żeby nie było, nie wpływ samego Davida Beckhama. Bo w różnych częściach świata różne produkty sprzedawał. Tutaj rodzina, tu bardziej jako marka osobista i tak dalej, i tak dalej. Prawda, prawda. Nie o Beckhamie dzisiaj, nie o profesorze Bartoszewskim, tylko o meczach Rakowa i Legii. Słuchajcie, 554 głosy już są w naszej sądzie. Najbardziej jestem zaskoczony wynikiem Rakowa i Legii. Macie 2 opcje do zagłosowania. Panowie, jakbyście odpowiedzieli szybciutko? No mówię, przed pierwszym gwizdkiem no to bardziej Raków, no bo spodziewałem się, że Sporting mimo wszystko to wygra, natomiast po ostatnim gwizdku też Raków chyba. Raków, bo jednak mimo wszystko widać było to zmęczenie Sportingu pod sam koniec. Ja tak sobie pomyślałem trochę złośliwie w trakcie meczu, gdy Gyökeres zobaczył czerwoną kartkę, że teraz będą grali bez środkowego napastnika, ale przecież oni po wielokroć grali w ogóle bez napastnika, grali w 10, bo przecież często pierwszym piłkarzem, pierwszym wyborem trenera Amorima był Paulinho. On dzisiaj się pojawił na placu gry, a to jest taki drewniak. Ja nie wiem w ogóle, co widzi w nim. Strzela, ale najlepszym strzelcem, jeśli tak, ale wiesz, on dobrze grał w Bradze pod wodzą Amorima. I później Amorim go zaprosił do Sportingu, ale tam przez długi czas i długimi momentami ani nie strzelał, ani nie uczestniczył w grze. Teraz oczywiście to trochę lepiej wygląda, jeżeli chodzi o strzelanie, ale nadal, jeżeli chodzi o uczestnictwo w grze, wygląda to słabo, nawet biorąc pod uwagę jego charakterystykę. Tak więc jestem trochę zawiedziony tym stawianiem na Paulinho w pewnych momentach, ale właśnie dzisiaj wyszedł Gyökeres. Nie było to roztropne zagranie z jego strony, ale generalnie jest to świetny piłkarz i w momencie, gdy będzie rewanż na Alvaladę, no to myślę, że nie będzie, bo od razu jest pierwszy mecz, tak? Nieroztropne to jest delikatnie powiedziane, no bo jeżeli potwierdzą się słowa Dawida Szwargi po tym spotkaniu, że Zoran Arsenić ma złamaną nogę, prawdopodobnie takie jest podejrzenie, no to trudno nazwać takie zagranie nieroztropne. No beznadziejne, o tak powiem. Oczywiście dużo w tym przypadku, natomiast Arsenić niesamowity pechowiec, bo od września właściwie, od początku września właściwie tylko się leczy, a on miał ogromny wpływ jednak na grę całej defensywy Rakowa, no bo to jest taki piłkarz, który potrafi wprowadzać piłkę do gry. Mam wrażenie, że pod jego nieobecność już w tych meczach z Kopenhagą bardzo dużo Raków stracił właśnie na tym rozgrywaniu od tyłu. Trochę zatracił swoją tożsamość, później zaczęli wypadać kolejni zawodnicy, Jean Carlo, Stratos Sfarnas i no bardzo Raków się zmienił na minus. No jednak jeżeli tracisz właściwie połowę tych, więcej niż połowę w samej lidze bramek, co przez cały sezon w Ekstraklasie w poprzednich rozgrywkach, no to widać, jak mocno stał się ten zespół rozbity, rozregulowany, nieszczelny, a przecież tak jak mówię, no ta defensywa Rakowa to była marka sama w sobie. Dziś niewiele po tym zostało, bo nawet ta bramka, którą strzelił Sporting Kołatesza, to nie było jakiś kunszt, a właściwie wykorzystanie bardzo prostej charakterystyki tego obrońcy. 1,96 m, on niespecjalnie musiał tam zrobić jakiś nieprawdopodobny ruch, wyskoczył z jednej nogi, ale wyraźnie obrona, tę głowę. A obrona się pogubiła. Nie, z kim chyba nie miał wygrać, tak, nawet, bo tam sam stał w sumie. Ten pojedynek był wygrany bardzo przez niego wyraźnie. No, niedopuszczalny błąd oczywiście na tym poziomie, jeżeli chcesz walczyć o zwycięstwo. Szkoda tej bramki po prostu, bo wydaje mi się, że nawet jak Rakowowi później brakowało tej odwagi, nie ruszyli tak mocno na Sporting. Tego już trochę brakowało właśnie w meczach z Kopenhagą, że ten mecz optycznie był równy, czy nawet dwumecz. Był dość wyrównany, natomiast Raków nie potrafił stwarzać sobie sytuacji. To samo było z Atalantą. Okej, tam ta przewaga Włochów była zdecydowanie większa, ale ze Szturmem pewnie też mieliście podobne odczucia. Takie spotkanie, w którym niewiele się dzieje, w którym Szturm też nie robi jakiejś niesamowitej gry kombinacyjnej, nie tłamsi tego rywala, natomiast Raków niewiele daje do przodu. I dzisiaj było tak samo. Gracie w dziesiątkę, czyli rywal gra w dziesiątkę, przegrywasz jeszcze to spotkanie, a ta gra Rakowa w pierwszej połowie była strasznie niemrawa, mi się to nie podobało. Dużo niedokładności, dużo przechwytów ze strony Sportingu, a gdy Sporting przechwycał tę piłkę, to tacy zawodnicy bliżej drugiej bramki. Tak. Kowacewicz jeszcze obronił raz jedno z uderzeń, już nie pamiętam dokładnie kogo, ale bardzo taka ładna parada ze strony Wladana. No a Raków dopiero obudził się 75. minuta, kiedy wszedł Piasecki, kiedy ta karteczka też powędrowała do Tudora. Nie wiem, co tam Dawid Szwarga napisał na tej kartce, którą sobie później w majtki gdzieś tam Tudor chował. Natomiast jedno zauważyliśmy. Próbuj, tak. Plavšić zszedł na prawą stronę. Jego trzeba bardzo pochwalić. Chyba najlepszy zawodnik tego spotkania ze strony Rakowa, bo nawet w tej pierwszej połowie miał 2 dośrodkowania. Tam było uderzenie Jeboacha, jeszcze jednego zawodnika Rakowa. Coś próbował jednak kreować, a w drugiej połowie był najodważniejszy. Bardzo ładne to podanie do Koczergina, który z kolei zagrał właśnie do Piaseckiego. Dwie rzeczy. Jeżeli masz takich zawodników jak Morita, Pote, Julmand, to jednak możesz przetrzymać tę piłkę. Co ciekawe też Pote Gonsalves to jest taki piłkarz, który kiedyś przecież walczył nawet o koronę Króla Strzelców z Seferowiczem parę sezonów temu i często miał to do siebie, że on strzelał gole, ale był niewidoczny. A dzisiaj był widoczny, używał swojej inteligencji boiskowej, właśnie był w stanie zaopiekować się tą piłką w momencie, gdy Sporting grał o jednego mniej. Też pamiętajmy o tym, że Sporting tak naprawdę pod sam koniec już chciał zabezpieczyć ten wynik 1:1. Oni byli usatysfakcjonowani, niekoniecznie chcieli ryzykować. Słowo zabezpieczyć jest dobre, bo ja mam wrażenie, że jednak trochę się słaniali na nodze w tej końcówce. No dlatego nie szli do przodu, prawda? 0-1 i po prostu okej, straciliśmy, gramy dalej. Marcin A co do Coatesa, to jeszcze jedno słowo. Przecież w sezonie mistrzowskim 2 lata temu to był piłkarz, który powielokroć rozstrzygał losy meczu po dośrodkowaniach z rzutów rożnych, z rzutów wolnych. Często było tak, że Sporting się męczył, było 0-0. Oni nie byli jak ta efektowna Benfica, o czym mówiłem u was wczoraj w studiu. Oni byli właśnie taką drużyną, która często się męczyła w ofensywie, ale byli solidni w defensywie. Natomiast w ofensywie potrafili wykorzystać Coatesa i tak też było wczoraj. Nie sądzę, żeby Dawid Szwarga nie był przygotowany na taki wariant, bo na pewno wiedzieli, że Coates to jest postać numer 1, jeżeli chodzi o dośrodkowania. Jest na pewno wiadomo, że zagra też. Ale no, możesz pewne warianty, jak widać, analizować, patrzeć jak to wygląda, a później na przykład czy to Mołdawia ci strzela tak jak ostatnio po wybloku, czy też Coates po rzucie rożnym. To panowie, bo jeszcze sobie porozmawiamy o tym spotkaniu, o Sportingu i o Rakowie, ale chciałbym przejść do Legii Warszawa. Zaraz będzie nasz wysłannik z Bośni i Hercegowiny, Samuel Szczygielski, coś tam jeszcze się dowiaduje. Ja tutaj też czytam czat, bo mamy dzisiaj gości z całego świata, widzę. Rafał Karbownik, pozdrawiam, z Nowego Jorku. Nezerk22, pozdro z Francji. KXX pisze, super punkty do rankingu lig nam wleciały. To też jest prawda, bo tak jak mówiłem ci, najlepszy nasz dzień w fazie grupowej europejskich pucharów. Soul Enduro pisze, racja, Hładun elektryczny był trochę, bo tu rozmawiacie o bramkarzu i może zacznijmy od tego. Tak, mamy tabelę grupy, wygląda ona niezwykle dobrze. Legia przed Aston Villą dzięki wygranej w bezpośrednim spotkaniu z tym rywalem, bo dzisiaj Aston Villa, no nie chcę mówić, że pomściła Legię Warszawa, ale zrobiła to, co miała zrobić. Praktycznie wyszedł w większości podstawowy skład. Już szybko to spotkanie zakończyli. No ale panowie, właśnie, patrzymy dzisiaj od początku. Kosta Runjaić 4 porażki z rzędu i wyjściowy skład. Brakuje dzisiaj Kacpra Tobiasza. Do obrony wraca Artur Jędrzejczyk, tak jak w poprzednich meczach w europejskich pucharach. Nie ma też Elitima. W pierwszym składzie wszedł Çelhaka i chyba trzeba przyznać, i Kramer w ataku, jeszcze z takich konkretniejszych znań, i chyba trzeba przyznać, że te decyzje się obroniły w większości. Obroniła się przede wszystkim decyzja, żeby postawić ta najbardziej nieoczywista, czy najbardziej zaskakująca, czyli Jürgen Çelhaka w środku boiska. Tak, najlepszy piłkarz Legii w tym spotkaniu moim zdaniem, bo grał naprawdę bardzo dobrze w odbiorze i potrafił też rozpoczynać te akcje ofensywne Legii. Natomiast to, co było jego zadaniem, nie spoglądałem jeszcze na jego statystyki właśnie odbiorów, ale przynajmniej optycznie tak mi się zdawało, że potrafił te akcje Mostaru przerywać w takich ważnych momentach. Mecz w barwach Legii w ogóle, jak tak takie padały. Elitima wejść, powiedzmy. Zresztą tak. Ja miałem taką teorię. Inna charakterystyka, natomiast bo Elitim potrafi grać do przodu. Być może też sobie rozmawialiśmy, że była potrzeba, to co Probierz, ostatnio Michał Probierz rzucał na naszych łamach, nawet a propos wzrostu i tej walki z Mołdawią w środku pola, to Czerhaka inna charakterystyka, bardziej do destrukcji, bardziej może do powalczenia w powietrzu, ale nawet kibice Legii, którzy śledzą na Twitterze bardzo mocno każde spotkanie tego zespołu, mówią, że to najlepszy mecz Czerhaki od kiedy jest w Legii Warszawa, więc mi wypada się chyba też do tego podczepić i pod tym podpisać. Podobał mi się dzisiaj ten zawodnik. Gdyby Josue zaliczył asystę przy tym dośrodkowaniu Kramera, no to pewnie jego bym umieścił nieco wyżej ze względu na po prostu Kramer zabrał mu asystę. Kosmiczną asystę, no bo to zagranie to większość z nas połamałaby sobie kolana i kostki. Na dużym luziku to zrobił, jak to zrobił. Wiesz, zewniaczkiem z lewej, z prawej strony lewą nogą, no rewelacyjny jest. Myślę, że gdyby miał odrobinę więcej gazu, chyba Wukowicz ostatnio to mówił w tekście napisanym na Weszło o Josue, gdyby miał więcej gazu w tym swoim prime, więcej dynamiki jako zawodnik, to mógłby grać w absolutnie topowych klubach, a jednak brakuje mu trochę właśnie tego, co ma na przykład Luka Modrić, który czasami wydaje się taki niemrawy, ale jak weźmie piłkę i przyspieszy, to wiadomo, zagranie ma rewelacyjne, ale speed is everything. Ale speed też ten zawodnik posiada. Ja miałem taką roboczą teorię, że w Europie bardziej podoba mi się Elitim, a w lidze polskiej Josue. Ale dzisiaj właśnie widzieliśmy tego Josue, który chyba zagrał być może jeden z lepszych meczów. Też pamiętajmy, że dzisiaj to jest taki ulubiony mecz dla Josue, kiedy on ma dużo też miejsca i mógł sobie właśnie poradzić. Ale te różnica między ekstraklasą a Europą. Te niektóre naprawdę 3 asysty tak naprawdę, bo z rzutów rożnych tak samo i Juri Ribeiro i Pankow też miał niezłe uderzenie, więc już wymieniliśmy trzy sytuacje, w której to bardziej niż Portugalczyk zawiedli po prostu ci, którzy piłkę przyjmowali. Biorąc pod uwagę jeszcze sytuację dla Mostaru, to możemy powiedzieć, że to był otwarty mecz, bo sytuacji nie brakowało pod jedną i pod drugą bramką. Zaraz do tego przejdziemy, ale widzę, że was uruchomiłem trochę na czacie, bo Michał Napieralski, pozdrawiam z Chicago. Zalew Zegrzyński widzę też jest. No widzisz, Witek Zimon, pozdrawiam z Zandam. Nie wiem, gdzie to jest. Holandia. Holandię, to tam się chyba Ronald Koeman urodził. O widzisz, jakie macie dobre informacje. I Marcin Wortel, pozdrawiam z Chicago. Kurczę, to mamy tutaj niezły zasięg, można powiedzieć. Jest was ponad 2,5 tysiąca. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dajcie łapkę w górę. Piszcie na czacie, jest pytanie o Rosołka. Z Chicago? Marcin z Chicago? Ale nazwisko chcesz, czy co? Nie. Po prostu, że trzeba powiedzieć mu, żeby nie zabłądził po północy na Saucie, bo jest bardzo niebezpieczny. Słyszysz, rada od innego Marcina. Jak nie, to od Kazika jest rada. W tej piosence 12 groszy. Patrz, faktycznie, to aż tak biegły w tych piosenkach nie jestem. Wow, pisze, z taką obroną będzie ciężko. Panowie, no właśnie, bo Legia rozpoczyna ten mecz, no może nie rozpoczyna, ale 30 bodajże chyba druga minuta. Najgroźniejszy zawodnik, bośniacki napastnik, 32-letni Bilbija. I co? I trafia, i sam taki pozostawiony troszkę. I co myśleliście? Sam na autostradzie. No, ja przynajmniej myślałem, że powtórka z tego, co właściwie obserwujemy w tym sezonie w Legii od początku sezonu, czyli naprawdę bardzo nieszczelna defensywa, która dzięki ofensywie była pudrowana w wielu spotkaniach, no bo jednak, no tak jak powiedzmy taki nie do końca dobrze wytrenowany taktycznie pięściarz, opuszczona garda, dostaje w nos, ale jednak ma mocne wyprowadzenie tego lewego sierpa czy prawego i potrafi się odgryźć przy tej mocnej szczęce. Natomiast ta szczęka nie była zdecydowanie mocna, wręcz przeciwnie, bardzo szklana we Wrocławiu. Widzieliśmy, jakim wynikiem to się skończyło, jak ta obrona w ogóle w tamtym spotkaniu grała już na pełnym ryzyku. Stojąc właściwie, ta średnia pozycja obrony Legii była wyrysowana na połowie Śląska Wrocław, co po prostu jak dzieci wykorzystywali, czy legioniści grali jak dzieci we mgle, a ta mgła naprawdę się pojawiła na stadionie we Wrocławiu przez Racę i Śląsk wykorzystywał to rewelacyjnie. Natomiast no, dzisiaj niewiele lepiej, szczerze mówiąc, bo też było dużo szczęścia. Pamiętamy w drugiej połowie właściwie centymetrowy, spalony, te linie wyrysowane. Nie wiem, czy mamy to też na stopklatce, może nasz wydawca też zahaczyć. To pokaże. Natomiast tam była, tak, mija się Pankow z piłką, mija się Jędrzejczyk z piłką, a to była naprawdę dość prosto posłana futbolówka przez środek boiska i zobaczcie, możecie sobie spojrzeć. To są naprawdę, myślę, tam 10-20 centymetrów wystający palec u ręki chyba bardziej niż u nogi. No i co, nie było dzisiaj po prostu lepiej. Postawił w tym spotkaniu szkoleniowiec Legii Warszawa na trójkę obrońców, którzy teoretycznie tracili w tym sezonie, grając razem ze sobą, najmniej goli. Nie wiem, czy taki był klucz, czy to bardziej przypadek. Natomiast no, niestety z przebiegu spotkania, znów z tych sytuacji było sporo groźnych, a też wspominaliśmy po tej porażce ze Śląskiem Wrocław, że od meczu z Aston Villą, rewelacyjnego w kontekście jakby porównywania jakości obu zespołów, na 6 meczów 5 różnych zestawów linii defensywnej. Dzisiaj znowu po raz 6 w 7. meczu inna obrona. Szczęśliwie udało się po prostu władować jedną bramkę więcej. Co do tej sytuacji ze spalonym, jeden i drugi obrońca musnęli tę piłkę, tak mi się przynajmniej wydawało. I właśnie, teraz pytanie, czy taka interwencja nie kasuje spalonego? Otóż nie, ponieważ była to interwencja instynktowna. Gdyby mieli tę piłkę w zasięgu nogi, tak jak na przykład mam teraz w zasięgu ręki szklankę, z wodą oczywiście, to wtedy ten spalony przy ich interwencji, próbie interwencji byłby skasowany. A tak ten spalony nie był skasowany i dlatego Legia mogła odetchnąć z ulgą. Trochę dziwne te przepisy, takie niejasne. Myślę, że trzeba byłoby to jakoś pozmieniać. No ale tak to po prostu jest. VAR był warszawski i naprawdę, no, nie chcę powiedzieć, że mocny headline. Nie chcę powiedzieć, że pomógł, bo było, że Legia Warszawa, tak, bo zdaje się, że po prostu dobrze te decyzje zostały podjęte, natomiast no, zwłaszcza ta sytuacja, no to są centymetry. Wcześniej też mieliśmy przecież bramkę, natomiast tam spalony Zrinjskiego był już bardziej widoczny, a przecież też bramka Kramera była zaliczona dopiero po interwencji VAR. Natomiast wszystkie te decyzje, to trzeba powiedzieć, to warto korygować, ale zdają się po prostu też poprawne, więc żeby nie było, że gdzieś tutaj pomstujemy na VAR. Słuchajcie, ja tutaj chyba się czuję jak, nie wiem, Sylwester z dwójką, bo widzę pozdrowienia z Suwałk, z Los Angeles teraz, widzę, każdy chce pokazać skąd jest. Mateusz Kupcz, pozdrawiam z Poznań, Brno też pozdrawia, Trondheim, Nowy Jork, Dawid Ziobro, więc tak chyba będę sobie czytał, taki przerwing dzisiaj będzie. Widzę Tokio, nie wiem, czy już patrzycie po mapie i po prostu wpisujecie, żebym was wyczytał nick, ale Krystian Keszubek, pozdro Szwajcarii, pozdrawiam Szczecin. No fajnie, cieszymy się, że jesteście z całej Polski. Dzisiaj rozmawiamy o fajnym dniu w europejskich pucharach dla Legii Warszawa, dla Rakowa. Pewnie też o pierwszy gol, pierwsze punkty do Rakowa rozmawialiśmy sobie, jeszcze przejdziemy. Zaraz się połączy z nami Samuel, panowie. No ale też moim zdaniem chciałbym docenić jednak Legię Warszawę za to, że potrafiła do tego meczu wrócić, bo mówiliśmy o obronie. Ribeiro, moim zdaniem najlepszy z tego bloku defensywnego. Bramka po stałym fragmencie gry, tak można powiedzieć dla Legii. Trzeba przyznać, że Legia po tym aspekcie była dzisiaj najgroźniejsza, bo w pierwszej połowie to właśnie to stwarzało najwięcej zagrożenia. W ogóle po dośrodkowaniach, bo przecież też Kramer po dośrodkowaniu właśnie Juriego Ribeiro zdobył bardzo ładną bramkę, zachował się jak trzeba, przerzucił tym uderzeniem piłki głową bramkarza przeciwnika, więc faktycznie wcześniej Josue, zwłaszcza w pierwszej połowie, dośrodkowania z rzutów rożnych i to piękne zagranie, o którym mówiłem, niewykorzystane przez Kramera. No ale tak jak mówisz, dobrze, że Legia gdzieś się nie podłamała, że się nie rozsypała, tak jak we Wrocławiu, potrafiła się podnieść, stwarzała sobie ostatecznie sytuację, bo możemy jeszcze przecież wspomnieć w końcówce też, kiedy Mostar już bardziej parł do przodu na uratowanie wyniku, no to Paweł Wszołek, dzisiaj ogólnie słaby mecz, to trzeba sobie powiedzieć, że zgubił gdzieś tę formę po tym chyba, jak był przeziębiony i nie zagrał, gdzie w Białymstoku chyba nie zagrał. To gdzieś ta forma, mam wrażenie, Pawła nie wróciła, natomiast mógł mieć asystę rosołkiem trochę strzeloną, bo uderzył bardzo mocno, tak zacentrował bardzo mocno gdzieś w klatę. Rosołek źle się po prostu ustawił. Natomiast też ta piłka była bardzo szybka, nie mógł chyba odpowiednio zareagować. Kiedyś Lewandowski krychowiakiem strzelił z Albanią, a dzisiaj Wszołek mógł strzelić rosołkiem. Natomiast tak jak mówię, źle był ustawiony. No tak. Jeżeli Paweł Wszołek nie jest w optymalnej formie, to mam wrażenie, że to jest jeden z tych argumentów, które każą nam mówić o tym, że teraz Legia nie jest w stanie nadrobić tego, co zawsze napsuje defensywa, bo to jednak moim zdaniem był nawet swego czasu przez długi czas najlepszy piłkarz ekstraklasy, nie tylko Legii Warszawa. No po prostu to był motor napędowy wszystkich ataków i teraz, jeżeli ten silnik tak nie działa na pełnych obrotach, jak działał wcześniej, to możemy mówić o tym, że nie ma goli, nie ma też asyst, nie ma też rozrywania obrony rywala, nie ma rozciągania w takim stopniu, jak to miało miejsce wcześniej. Tak więc to jest właśnie problem, bo Wszołek to nie są tylko liczby, ale też po prostu wymuszanie innego zachowania defensywy rywala niż to ma miejsce w, powiedzmy, bardziej spokojnych warunkach. Macie jakieś pretensje za ten mecz do Legii, czy to po prostu też trzeba potraktować, że Legia w tym momencie jest w takim momencie, że po prostu musi wygrywać i się odbudować, teraz mecz ze Stalą i taki tydzień się przyda po tym ciężkim tygodniu, no bo wiecie, była sytuacja, że 4 porażki z rzędu, masz 0-1 i takie miałem wrażenie, że gdyby nie ta bramka do przerwy, to Legia też po prostu uwierzyła, że no można tę sytuację odwrócić. Teraz w tabeli jest piękna sytuacja, 6 punktów, pierwsze miejsce. To jest chyba najważniejsze. No, trudno mieć pretensje do Legii, kiedy wygrywa spotkanie na boisku, na terenie, gdzie chociażby Aston Villa ratowała się po asyście zresztą Matiego Kasza remisem w ostatniej akcji spotkania. Więc jest to bardzo dobry wynik i faktycznie rewanż na wypełnionym pewnie kolejny raz stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Chyba zwycięstwo naprawdę bardzo mocno już otwiera, nie wiem, może nie na 100%, ale bardzo przybliża Legię Warszawa. Dwa mecze u siebie jeszcze, tak, Tomek. W przeciwieństwie do terminarza Rakowa, no to terminarz Legii jest bardzo dobry, bo jest Mostar i jest AZ Alkmaar u siebie w domu. Wydawca i mówi, że mamy naszego szalejącego reportera prosto z Hercegowiny. Samuel, gdzie jesteś? Co robisz? I co widziałeś? Powiedz, czy to był mecz, gdzie VAR był ciekawy i dużo się działo dzięki niemu? Co tam? VAR był dzisiaj kluczowy przy 3 bramkach, 2 nieuznanych dla Zrinjskiego i 1 strzelonego przez Legię. Natomiast muszę wam powiedzieć jedną istotną rzecz. Jestem w Hercegowinie, jestem w Mostarze, a moim operatorem jest człowiek, któremu po prostu oddam głos, bo jest ciekawszy ode mnie, więc ja oddam słuchawki. Mój gość się włoży, a wy proszę bardzo, popatrzcie się. Taką sztukę robicie. Z Dominikiem Hładunem. Dzień dobry. Mam pytać, Samuel, w takim razie? Dzień dobry. Pytaj. Dzień dobry. Cześć, Dominik. Powiedz, jak ty się w ogóle czułeś po takim czasie wrócić do bramki Legii? Bo jeden mecz w tym sezonie, jak dobrze kojarzę. Były jakieś nerwy, kiedy dowiedziałeś się o tym, że będziesz pierwszym bramkarzem w tym spotkaniu? Dowiedziałem się, że będę grał od razu po meczu ze Śląskiem na następny dzień. No proszę. No wiadomo, że lekki stresik był, bo też dawno nie grałem i też inaczej się gra, jak się jest w rytmie meczowym. Ale na pewno się cieszyłem, i że mogłem w końcu wrócić na murawę i znowu to poczuć, tą atmosferę kibiców i wszystko dookoła, więc na pewno jest radość. Dominik, jeżeli ja teraz mogę zadać pytanie. Cześć, dobry wieczór. Marcin, trochę jak w hiszpańskim radiu, prawda? No tak, przekładamy sobie tutaj słuchawki. Fajnie, i to jest ta pora też taka hiszpańska, tak więc możemy popytać, porozmawiać. Chciałem się dowiedzieć od ciebie, jak oceniasz grę defensywną Legii, no bo defensywę miałeś przed tobą. Rywale z Mostaru dochodzili do sytuacji, często środkiem. Czy tam było trochę za dużo tych dziur? Jak ty w ogóle widzisz właśnie grę defensywną Legii Warszawa w tym spotkaniu? Wydaje mi się, że w pierwszej połowie zagraliśmy dobrze w obronie. Zrobiliśmy jeden błąd, którą bramkę straciliśmy. Tam nie wiem dokładnie, co się wydarzyło, że sam napastnik był i mógł zdecydować, gdzie chce uderzyć. Jeśli chodzi o drugą połowę, troszkę były nerwowości. Troszkę dawaliśmy sytuacji przeciwnikowi, ale wydaje mi się, że dzisiaj nie zagraliśmy źle w obronie i że jakby dopchaliśmy te zwycięstwo do końca i to się ceni. No jeszcze drugie pytanie, ostatnie z mojej strony. Jaka jest atmosfera w szatni po tym spotkaniu? Czy odetchnęliście? No bo tak negatywnie zacząłem o tych dziurach w obronie i tak dalej, czepialsko, to chcę pozytywnym akcentem zakończyć, no bo ostatnio mieliście słabszą serię, ale w końcu jest zwycięstwo na nieprzyjemnym terenie w sumie i na pewno tutaj chyba był ten taki głęboki oddech ulgi. Czy czuć ulgę? Właśnie to chciałem spuentować. Tak, trochę kamień z serca spadł. Na pewno jest radość, bo to nie był łatwy mecz, musieliśmy go wywalczyć. No i zdobyliśmy 3 punkty. Dawno nie było zwycięstwa przez ostatnie 4 mecze, więc ta radość smakowała podwójnie, więc na pewno się cieszymy i oby tak było dalej. To ja mam jeszcze, Dominik, Tomek Włodarczyk z tej strony. Mam jeszcze pytanie a propos tego stadionu. Czy w LTC macie lepszy obiekt niż ten w Mostarze? Bo my widzieliśmy jedynie siatkę przed sobą. Wiadomo, że tam jest jedna trybuna. Natomiast mam wrażenie, że w LTC macie niewiele gorszy obiekt niż ten w Mostarze. No tak, wydaje mi się, że murawa w LTC jest lepsza, ale ten stadion ma swój klimat i na pewno fajnie, że kibice przyszli i dopingowali, bo było czuć tą atmosferę, że to jest jakby dla nich też ważny mecz. I na pewno fajnie się grało. Dominik, to ja w takim razie zakończę, żeby nie przedłużać. Jeden mecz w tym sezonie rozegrałeś z Puszczą Niepołomice i powiedz, czy ta rywalizacja w bramce Legii twoim zdaniem będzie otwarta teraz? Czy po prostu ty wiesz, że wrócisz na ławkę rezerwowych? Jak możesz nam coś zdradzić, to jestem ciekaw, bo dużo rozmawiamy też w meczykach o pozycji bramkarza w Legii, bo konkurencja jest niezwykle mocna. Znaczy, wydaje mi się, że cały czas jest otwarta rywalizacja, ale to trener decyduje o tym, kto będzie bronił. Ja non stop pokazuję na treningu, że jestem gotowy na grę i tylko czekam na decyzję trenera, kiedy mnie wystawi, a wtedy ja muszę pokazać wszystko, co najlepsze na boisku. Jeszcze nie rozmawiałem z trenerami, jak to będzie wyglądać dalej, ale mam nadzieję, że jeszcze dostanę minuty w tym sezonie. No słuchaj, za tydzień Puchar Polski, nawet nie za tydzień, bo jeśli dobrze pamiętam, to we wtorek jedziecie do Tychu, więc coś czuję, że tam możemy cię zobaczyć, a życzę też ci minut. W meczu ze Stalą Mielec Dominik Hładun był z nami, bramkarz Legii Warszawa. Gratulujemy jeszcze raz 3 punktów i drugiego meczu w tym sezonie. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Samuel będzie jeszcze z nami. Chciałbym pogratulować z tego konta, ale tego ostatnio i bramkarzom Legii. Ale patrzcie, Samuel się wysłużył Dominikiem. No. Ale dobre, to mi się podobało, bo tak jak mówię, to jak w hiszpańskich... Cześć, Samuel? hiszpańskich stacjach radiowych. Samuel by tam tu pewnie niewiele wniósł, bo widział takie samo spotkanie jak my, natomiast odczucie piłkarzy jednak jest, wydaje mi się, w tym momencie cenniejsze. Więc tak, bardzo, tak, słuchaweczki bardzo jak hiszpańskim radiu. Bardzo dobry pomysł. Bardzo no to dobry. Chwalimy, Samuel, widziałeś, jest szansa tutaj coś skórać, może dzień wolny dostaniesz po tym wyjeździe. Fajnie, że urlopik byłeś... wpisany jest. A tak, jest wpisany urlopik, widzieliśmy. Samuel, i szacun za to, że zaciągnęłeś Dominika, że był twoim operatorem, bo widzę, że na czacie też tu było, że piłkarz Legii jest operatorem w meczykach, także Samuel jak zwykle super. Jak ta scena, gdy taksówkarz sobie robi zdjęcie z Mascherano, a telefon trzyma Messi, to mniej więcej tak. O, a dzisiaj chyba ciekawe. 8 lat minęło od tego słynnego selfie, jak Ronaldinho wpadł swoim pick-upem chyba w Brazylii już do rowu, a wykorzystał przy okazji robienia selfie, podbił jakiś tam chłopak Ronaldinho jeszcze, wiesz, tam w szoku po wypadku, a on strzela sobie. To Zidane kiedyś też tak miał w Madrycie, że miał wypadek na rondzie, ale oczywiście selfie też musiało być. No to lewy zawsze, mam takie filmiki, widzę na TikToku, jak ktoś czeka za samochodem, lewy tylko otwiera okno. Raz otworzył tak okno, że mu ukradli zegarek za poważną kwotę. Ajajaj. Ale dogonił. W Barcelonie. Dogonił. Dogonił, zegarka nie było, natomiast zegarek się szybko znalazł po kilku telefonach. O tak. Miczewski, to co panowie, Aston i Legia wygrywają u siebie, remis Birmingham i żegnamy Holendrów, co wy na to? Czyli chcecie tu zakładać popularną spółdzielnię już, żeby Holendrów wyeliminować. Panowie, ja jeszcze wrócę do tego spotkania Legii, jest kilka wątków, Stalówka leci. Tak, to a propos chyba meczu ze Stalą Mielec, która ma nieciekawą serię i na pewno wyjazd na Łazienkowską teraz nie ciekawi. Dominik Hładun, zdanie o jego dzisiejszym występie, chyba przy tej bramce tutaj za dużo nie miał do powiedzenia. Przy bramce absolutnie nie był taki super pewny, bym powiedział, w tym spotkaniu. Pewnie było widać to, że zagrał tylko właśnie, jak wspomniałeś, z puszczą. Natomiast ten zabieg Kosty Runjaicia po coś skąd był. Myślicie? To też kwestia po pierwsze, porażek też? Coś zmienić? Kwestia pewnie też formy oczywiście samego Kacpra Tobiasza, ale również takiego wstrząsu, że okej, coś trzeba zmienić. Na pewnych newralgicznych pozycjach postawić na kogoś innego, no i ostatecznie zdało to egzamin, jeżeli wywodzisz z mimo wszystko nieprzyjemnego terenu, tak jak już wspominałem, przekonała się o tym Aston Villa, więc no, ostatecznie ten test dla Hładuna, może bardziej dla całej Legii, bo ile było tych zmian ostatecznie? 6 bodajże, to dużo w porównaniu z Wrocławiem. Jedna w obronie, moim zdaniem 6. Za Czelakę, tak, Josue wrócił. To jest dużo, to jest ponad 50% drużyny, więc no ostatecznie gdzieś ten zabieg się Runjaiciowi powiódł. Co do bramki jeszcze, to warto zwrócić uwagę na to, że przecież różnica pomiędzy Tobiaszem a Hładunem nie jest taka jak pomiędzy Courtois a Uninem w Realu Madryt. Tutaj nie mamy aż takiej przepaści, tak więc myślę, że ta zmiana jednego bramkarza na drugiego to nie było postawienie wszystkiego na jedną ryzykowną kartę, tak więc to mogło się obronić jak najbardziej. Dwie kwestie, bo w Europie nie ma statusu i przepisu młodzieżowcu, a wydaje mi się, że to jednak Legia, nie chcąc płacić kary, Paweł też o tym wielokrotnie mówił, że nie stać Legii, czy nie chce płacić kary, no to broni Tobiasz, tak mi się też wydaje, że wiesz, to na pewno jest jakiś... W ogóle jest teraz chyba duża moda na to, żeby mocno rotować bramkarzami. Niekoniecznie to się sprawdza na korzyść, bo chociażby Mikel Arteta to wprowadził w Arsenalu. Raz gra Ramsdale, raz gra Raja. W Sportingu była zmiana w bramce. Drugi mecz tego bramkarza, bo pierwsza zagrał w tym pucharze piątoligowcem. Jeśli się nie mylę, no to akurat i Ramsdale i Raja mają jeden z najniższych, jeśli nie najniższy procent obronionych strzałów w Premier League, więc są dość mocno rozchwiani, ale wielu trenerów dzisiaj, tak jak mówię, jest taka moda, że na przykład w tym spotkaniu potrzebuje bramkarza, który nieco lepiej gra nogami, w tym potrzebuje bramkarza, który lepiej gra na przedpolu i kalibrują już nawet te pozycje, a chyba też Peter Schmeichel ostatnio się wypowiadał, że to bzdura kompletna w wykonaniu menadżerów, no bo jest to wyjątkowa pozycja, gdzie bramkarz musi się czuć naprawdę komfortowo, ale być może gdzieś też zobaczymy, że Kosta Runjaić, nie wiem, w Lidze Tobiasz, a na przykład Hładun w Lidze Konferencji Europy, nie wiem, tak samo jak Łukasz Fabiański też stracił pozycję numer 1, jeśli chodzi o Premier League, a gra w europejskich pucharach, chociaż teraz zachorował i też był nieobecny podczas dzisiejszego wieczoru w Lidze Europy. A też ostatnio komentowałem mecz Sewilli na Pizjuan i tam jeszcze za starego trenera doszło do zmiany bramkarza i bramkarz, który był ulubieńcem trenera, Kramera, jeszcze z czasów Fejbaru, został posadzony, bo niedobrze grał nogami, nie był w stanie przetransportować piłki na długi dystans tak precyzyjnie jak Nyland z przeszłością w Lipsku, który właśnie broni teraz, i nawet właśnie stary trener postanowił zmienić w trakcie sezonu na tej newralgicznej pozycji w momencie, gdy Sewilli nie za bardzo szło. Tak więc tak jak Włodar zwrócił uwagę, teraz te zmiany w bramce są chyba nieco częstsze, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Pewnie tak, też pamiętajmy, że no Legia zagrał już ponad 20 meczów w tym sezonie. Tak jak rozmawialiśmy wczoraj, Marcin, dla Sportingu to było chyba dopiero 12 spotkanie, dla Rakowa dzisiaj 20 bodajże trzecie. Więc widzimy też, jaka jest różnica pomiędzy, no wiadomo, w Rakowie i tak Rakowacewicz, chociaż bronił też Dziekoński. W jednym spotkaniu bronił też Ciftis, w tym jednym meczu, bo mi się kojarzy, jak Dawid Szwarga kazał mu wybijać piłkę. I mamy też ranking tutaj, zobaczyliśmy ranking UEFA. Polska przeskakuje Chorwację. O, i gdyby tak było dobrze, jakby nasza kadra przeskoczyła Chorwatów, to naprawdę... 21 miejsce. Dawno nie byliśmy chyba tak nisko, jeżeli się nie mylę. Wypadamy do 4. dziesiątki rankingu FIFA i lepiej w najbliższym czasie nie będzie. Ale dyskutowaliśmy o kadrze już ostatnie 2 tygodnie, więc nie będziemy się w to zagłębiać. Natomiast na żywo, tak live, ten ranking no nie będzie chyba, wydaje mi się, na koniec sezonu. Obym się mylił, oby któryś z zespołów wyszedł tak jak Lech Poznań w poprzedniej kampanii, punktował aż do ćwierćfinału albo dalej, no to obyśmy wskoczyli do tej właśnie 2. dziesiątki na stałe. Kolejny taki sezon mocny. Odpada chyba najsłabszy teraz sezon. Tak, tak jest. Po tym sezonie odpadnie nam 2019-2020. To była... Lech grał w pucharach, Legia. Absolutna wtedy kompromitacja, pamiętam. No i wtedy będziemy już mieli naprawdę ten współczynnik godny i będzie można pomyśleć o większej liczbie drużyn w fazie grupowej. No coś się zdecydowanie ruszyło. Jeżeli Legia faktycznie będzie drugim zespołem, który wychodzi rok po roku z grupy Europejskiego Pucharu, no to myślę, że będziemy mieli jasny już taki sygnał, że coś się nam pozytywnego w polskiej piłce dzieje. Wow, pisze, że jesteśmy potęgą. No, ja tak czytam ten czat, tutaj macie takie komentarze, trochę populistyczne, ale ja takie akurat lubię. Witka Zimona zacytuję, bo już tutaj nam spamujesz cały czas. A propos tego Zandam, więc już uplastycznie to, co tutaj... Jeszcze tylko się wtrącę, zobacz, że to jest tylko ten sezon, no to wygląda naprawdę godnie, nie mamy się czego wstydzić. Też trochę w tych eliminacjach graliśmy. 12 miejsce, oczywiście później się to pozmienia, bo przyspieszą europejskie puchary, inne kraje pewnie będą miały w fazie pucharowej tych zespołów nieco więcej. Może to się trochę przetasować, ale chyba nie aż tak też drastycznie, więc no to wygląda już naprawdę w porządku. Oj, Hiszpanie, widzę, mistrzów dają radę. Tam parę zespołów jest na 1. miejscu. Barcelona, Real Sociedad, Sevilla na 3. i jeszcze Atletico Madryt na 2. Tak więc... Punktują. Spain strong. Tak, komentowałeś mecz Celtic Atletico, oglądałem. Tę wypowiedź Witka Zimona przeczytam. Zandam, Holandia, tak, Marcin ma rację. Rodzinne miasto Franka, Ronalda, De Boera, również Owena Wildala z Royal Antwerp. Proszę pozdrowić Marcina, więc pozdrawiam. Dziękuję i panowie, to ja może powiem, zapytam tak, już przechodząc trochę też do Rakowa, kończąc wątek Legii, podsumujmy sobie 3 mecze, 6 punktów. Żal trochę tego Alkmaar, no bo jednak tam to spotkanie nie było też jakoś, nie wiem, bardzo złe, wręcz przeciwnie w wykonaniu Legii. Remis byłby wtedy chyba bardziej sprawiedliwy, też taka niechlujna ta bramka stracona w Holandii. No i zobaczymy, co się będzie działo w rewanżu, no bo wiadomo, że czekamy jeszcze na wynik tej komisji UEFA-owskiej a propos skandalu. Po tym spotkaniu nie wiem, jak to się skończy. Ostatnio próbowałem gdzieś dopytać, jak ta sprawa się rozwija, natomiast no chyba nie ma po prostu takiej decyzji jednoznacznej. Też wydaje mi się, że ta komisja UEFA-owska patrzy na sprawę szerzej, na zachowanie kibiców, no ale trzeba będzie wyodrębnić, moim zdaniem przynajmniej, to, co działo się z samym prezesem Mioduskim i wokół tego autobusu Legii Warszawa. Zobaczymy. Nie chcę na razie wchodzić w jakieś rozstrzygnięcia, natomiast no to spotkanie będzie no mega gorące, moim zdaniem, na trybunach, przed pierwszym gwizdkiem, ale myślę, że też legioniści będą niezwykle zmotywowani, więc liczę na to, że i ze Zrińskim, i ze Alkmaar uda się urwać punkty, a jeżeli tak się stanie, no to będzie awans z grupy, tak to sobie wyobrażam. To tylko się wtrącę, bo też o tej historii 6 punktów Legii trzeba powiedzieć, że są jeszcze 2 mecze przed własną publicznością. Wiemy jednak, że stadion Legii to była twierdza do no powiedzmy tego spotkania z Rakowem Częstochowa, chyba bodajże 24 mecze u siebie seria bez porażki za kadencji Kosty Runjaicza, więc no jakbyś mi powiedział, że Legia po 2 meczach, 3 meczach, tak, będzie miała 6 punktów, to jest bardzo dobry wynik moim zdaniem. Trochę ta defensywa niepokoi mimo wszystko, jeżeli chodzi o europejskie puchary, bo tam pewne błędy są niewybaczalne. W fazie pucharowej to już w ogóle, a fajnie byłoby powojować trochę jak Lech w zeszłym sezonie w fazie pucharowej, pójść trochę dalej, a z taką defensywą to po prostu nie jest możliwe. Będzie musiał Kosta Runjaić to wszystko jeszcze przeorganizować i też zawodnicy być może wrócą do tego czasu do lepszej formie. Jeszcze w fazie grupowej może być to wybaczone, zwłaszcza że gramy Legia u siebie. Natomiast później, no to już może to wiele będzie kosztować. Wybaczone zawsze, jak wynik będzie z przodu na korzyść Legii Warszawa. Natomiast później po prostu też ci rywale będą pewnie mocniejsi. No tak. Jeżeli Legia wyjdzie, będzie po prostu ciężej to osiągać. No, kwestia losowania często, bo Legia oparta moim zdaniem w zeszłym roku, trafiając Bodo, potem Jurgorden. To prawda, natomiast no zdecydowanie no, trudno z tym polemizować, jeżeli praktycznie w każdym spotkaniu w europejskich pucharach, teraz nie przypomnę sobie, które było na zero z tyłu, ale większość to jednak bramki stracone w Europie przez te kwalifikacje, to, no to coś jest nie tak. Wypadałoby faktycznie czasem gdzieś tam się mocniej zabezpieczyć. Z tą uwagą, że na razie oczywiście w Europie Legii uchodzi to płazem, bo jedna ta brameczka więcej z reguły udaje się wpakować. Szukam w głowie, chyba żadnego nie było meczu Legii na zero w pucharach. Jeśli chodzi o tył, bo z przodu był Alkmaar na zero, a tak to gdzieś wszystko możliwe, i padało i też sobie nie ciągnęli, bo z Ordabasami 4 gole. Nawet Mordabasy słynne. Tak, no z Austrią Wedem czy Ślelek Legia straciła 5 goli, tak? Z Mituliant 4 chyba, jak dobrze liczę, teraz z Aston Villą 2. Chyba nie było. Nie było, także, ale mówię, no myślicie też... 20 meczów Legii Warszawa i chyba 17 ogólnie we wszystkich rozgrywkach ze straconym golem. Ja cały czas też prawda, przypominam, że jednak dla Kosty Runjaicza to jest pierwszy sezon w karierze, kiedy on łączy ligę z pucharami, więc też jestem ciekaw. Jednak pracując w Pogoni 4 lata, wydaje mi się, że tych kryzysów miał dużo i też potrafił tyle pracować, to jednak potrafi zachować chłodną głowę, bo to mi się dzisiaj wydawało, że to było widać też po trenerze. Na konferencji przedmeczowej mamy wypowiedź też trenera właśnie Legii, cytowanego przez Piotra Kamienieckiego ze sport.tvp.pl. Mogę przekręcić japońskie przysłowie, można 4 razy upaść, ale ważne, by 5 razy się podnosić. No to zobaczymy jeszcze. No, pasuje na pewno dzisiaj pod tezę, natomiast warto wspomnieć, że to pierwszy raz, od kiedy Kosta Runjaić pracuje w Polsce, licząc oczywiście też Pogoń Szczecin, że przegrał 4 mecze z rzędu, więc dla niego to też była nowa sytuacja. No i po prostu odrobił te lekcje. Już wspomnieliśmy, że jednak ta rotacja personalna się sprawdziła ostatecznie, jeżeli ten wynik oznaczał zwycięstwo. To też trzeba oddać terminarz Legia, jaki miała przy tych 4 porażkach, bo to był przecież wyjazd do Białegostoku, gdzie Jagiellonia w tym sezonie u siebie jest bezbłędna, wyjazd do Śląska, który przecież notuje serię 9 meczów bez porażki, z czego 8 wygrał, no i 2 spotkania jednak pucharowe, tak? Dobrze liczę? Puchar z AZ Alkmaar przegrany, jeszcze jedno spotkanie Legii przegrane też było. Słuchajcie, powoli będziemy przechodzić do Rakowa, jest was ponad 2500 z nami tutaj, dajcie łapę w górę, ja czytam co piszecie na czacie, Marcin Wortel, Polska gola, spokojnie, jeszcze będzie okazja na to pisać. Panowie, to ostatnie pytanie. Jeszcze tylko powiem o Legii, że ważne będzie też to spotkanie, Legia gra, przypomnij mi Boże, w Lidze w niedzielę. Stalą Mielec o godzinie 15. Stalą Mielec, żeby tam zapunktować, no bo koniec końców wydaje mi się, że kibice Legii oczekują mistrzostwa Polski. Dziś to jest 6 punktów straty do Śląska z 1 meczem zaległym, no ale nie możesz cały czas jednak tracić i udawać, czy myśleć o tym, że ta strata punktowa zostanie w którymś momencie zasypana, więc tutaj przerwanie tej złej pasy jest moim zdaniem kluczowe, żeby no liczyć się przed przerwą zimową cały czas w walce o mistrzostwo Polski, żeby po prostu na tę przerwę zimową jechać z dobrą, czystą głową. No, nikt nie uciekł też tak w tym sezonie jak Raków. W poprzednich rozgrywkach, gdzie już no, były te straty na tyle. Każdy miał mocną wpadkę. I Lech, tak. I Raków, i Legia. Też każdy grał o coś innego, bo Raków grał mistrzostwo, Legia bardziej odbudować się i Puchar Polski. Legia miał swoje przygody w pucharach, no ale w zeszłym roku sytuacja o mistrzostwie polskim zadecydowała się w wielkanocny poniedziałek, kiedy Raków stracił punkty chyba ze Stalą Mielec bodajże, a Legia nie udało jej się wygrać z Miedzią Legnica i było po zawodach, więc w tym sezonie zapowiada się, że wszyscy popełniają błędy. Panowie, proste pytanie na koniec do was, czy Legia wyjdzie z grupy waszym zdaniem? Jak moim zdaniem wyjdzie. Rymanowski, krótka piłka. Tak. Tak. No to mamy odpowiedź naszych tutaj ekspertów. Dajcie znać na czacie. Możemy taką sondę nawet zrobić, czy Legia wyjdzie z grupy, bo już tutaj w tej naszej poprzedniej, czy jesteście zaskoczeni wynikiem i kogo? Raków 70%, 1400 głosów w sądzie. Jeszcze na koniec tego wątku pokazujemy tabelę. AZ, Aston Villa 1-4. Żryński, Legia 1-2, 9 listopada rewanże przy Łazienkowskiej. Legia zagra ze Żryńskim. 4 dni później do Warszawy przyjedzie Lech, więc też będzie to ciekawy tydzień. AZ też... Aston Villa chyba już tryb zniszczenia tutaj mocny włączyła. No wiesz, chłopaki, tryb jednego. Tak. Zaliczyć wpadkę i to mocną w Warszawie, później poprawić to w Bośni i Hercegowinie, no nie mogą sobie już pozwolić. Myślę, że ten mecz no może być w Birmingham też dla Legii bardzo, bardzo trudny. Jak tam wyjdzie taki pierwszy garnitur, no to nawet taka ekipa jak Brighton się chociażby przekonała w tym sezonie, że jak tam dobrze siądzie i ten walec wejdzie na dobre obroty od pierwszych minut, to może boleć, ale oby tak nie było oczywiście. No tak, bo Legia będzie, jeśli Aston Villa do tego meczu wygra spotkanie ze Żyńskim, będzie miała 9 punktów już w tabeli i też pewnie ten mecz będzie decydował o przypieczętowaniu awansu do kolejnej rundy, na czym Aston Villa zależy, bo też było widać po eliminacjach, zresztą mówili, że chcą w tym sezonie zrobić awans w następnych rozgrywkach. Jest sonda na czacie, czy Legia wyjdzie z grupy. Bukmachera zresztą są numerem 1 do wygrania Ligi Konferencji Europy. Więc... Tak, zobaczymy, kto tam jeszcze z Ligi Europy spadnie, bo jak Legia przecież by awansowała z drugiego miejsca, to gra w tym play-offie, tak jak grał Lech Poznań, i potem są dolosowywane zespoły do 1/8 finału, czyli no jest szansa zagrać też kolejne mecze u siebie. Wiemy, że to są wszystko pieniądze. Też byłem na tym spotkaniu Ekstraklasy na temat finansów, no i tam jednak dyrektor Legii mówił, że finansowy, że nie tyle, że to zapisują, ale wiedzieliby, że to byłby duży zastrzyk finansowy za wyjście z grupy, też jakieś pieniądze są za każdy wynik, za zwycięstwo. Jak dobrze pamiętam, jest chyba 550 000 wyjście z grupy euro. Ponad 3 miliony euro chyba. Możliwe. Za samo wejście do grupy jest 2,97 miliona euro plus te pieniądze pozbierane w eliminacjach. To dla Legii Lech chyba zarobił, zatrzymując się na ćwierćfinale, około 8 milionów euro, więc to by się wszystko zgadzało. Tak, jeszcze chyba ten market pool był inaczej dzielony, bo przez jeden klub, nie przez dwa, ale to są te pieniądze dzielone na samym końcu. Panowie, wrócimy jeszcze do Sosnowca. Mamy też wypowiedź Dawida Szwargi, zaraz gdzieś tam wydawca mają pewnie pod palcem, ale panowie, też już trochę o tym meczu rozmawialiśmy, ale jak zobaczyliście, że Gyökeres wylatuje z czerwoną kartką, to pomyśleliście, że to jest ten dzień, bo ja sobie przypomniałem od razu finał Pucharu Polski, nawet napisałem takiego tweeta, że w Pucharze Polski też miało być jednak lepiej i też późna ta zmiana przy tym fragmencie i to zamieszanie całej... Ale dobrze wytłumaczył to Dawid Szwarga, bo mówisz o zmianie Jeana Carlosa, tak że jest. Trwało to bodajże 6 minut, zanim pojawił się od kontuzji, od tego faulu, czerwonej kartki do wejścia na boisko, że on przecież sam tak samo zresztą jak Arsenić wrócił dopiero po kontuzji, tak i nie chcieli ryzykować, miał się dobrze dogrzać kosztem tych, nie wiem, 2 minut, więc no jest to sensowne wytłumaczenie. Czy ja liczyłem, że tutaj się to spotkanie odmieni? No pewnie tak, nie liczyłem, nie spodziewałem się że za chwilę właściwie w pierwszej groźnej akcji Raków straci gola. Natomiast kolejne takie no, sensowne, mimo wszystko otrzeźwiające zdanie trenera Szwargi jest, czy było następujące, że Sporting przegrał na 30 ostatnich meczów tylko 2 spotkania w tym sezonie, zaledwie 1 porażka, więc my też musimy znać swoje miejsce w szeregu. Okej, była gra w osłabieniu, natomiast tak jak mówisz, to jest lider Ligi Portugalskiej, tam są dalej zawodnicy, co zresztą pokazali, że nawet w dziesiątkę wyprowadzając te szybkie ataki, jeszcze Kowacewiczowi byli w stanie sprawić problemy. Tak, była tam klasa, natomiast gdyby to był ten Sporting, który pamiętam jeszcze z czasów mistrzowskich, a to nie są wcale takie odległe czasy, chociaż oczywiście grali tam inni zawodnicy, jak na przykład znakomity João Palhinha, to moim zdaniem oni by tutaj nie doprowadzili do straty gola. Oni potrafili takie mecze, w których prowadzili 1-0. Trochę, nie miałeś wrażenia. No siedli fizycznie, tak. To wiesz, zmiany od razu dwie pierwsze, jakie dokonał Amorim po przerwie, to był i Gonsalves, i Edwards na ławce, a oni przecież musieli być tymi pierwszymi zawodnikami do pressingu. Po zejściu Gyökeresa miałem wrażenie, że już i pod koniec pierwszej połowy trochę ich zatykało. Trochę tak, ale właśnie zwróćmy uwagę na to, że kiedyś ten Sporting potrafiłby ten mecz zabić, jak to się mówi na Półwyspie Iberyjskim. Oni byliby w stanie dopuścić do sytuacji, gdy nie ma gry, gdy nie ma sytuacji podbramkowych, a tutaj jednak osłabienie fizyczne, też pewne luki w defensywie, które za tym wszystkim szły, spowodowały, że jednak Raków miał swoje sytuacje i robiło się momentami niebezpiecznie. Oni mogli nawet ten mecz wygrać w ostateczności przecież. Mowa o piłkarzach Częstochowy. Na pewno dzisiaj ten Ruben Amorim podszedł poważnie do tego spotkania. Widać było, że to jest mocny skład, tam nie ma odpuszczania na żadnej pozycji. Też zwróćmy uwagę, że właściwie tylko Nuno Santos, tych takich najlepszych piłkarzy, tak? Nie wyszedł od pierwszej minuty, a jest to piłkarz. Tak? I bramkarz, tak. Tak, bo ten zawodnik grał. Pierwszy mecz widziałem z tym piątoligowcem w sobotnim meczu wygranym, czy tak. No i właśnie Nuno Santos właściwie tylko nie zagrał. Kiedyś na lewej stronie w Sportingu grał Nuno Mendes, a mam wrażenie, że Nuno Santos właśnie go zastępuje na tyle godnie, że można nazwać go nawet lepszym piłkarzem, jeżeli chodzi o sposób grania w Sportingu. Oczywiście pewne kwestie motoryczne są po stronie Nuno Mendesa, natomiast Nuno Santos, poświęcenie w defensywie, duża jakość do przodu, świetnie ułożona stopa. Dzisiaj go nie było, ale w rewanżu na Alvaladę myślę, że już może wyjść od pierwszej. Marcin, no to cię dopytam, jak myślisz w Portugalii, jak będzie ten remis odebrany? Jako porażka jednak? A właśnie czytałem portugalskich mediów, tylko skupiłem się na meczu. Myślę, że... Jak myślisz właśnie, czy to będzie narracja na zasadzie czerwona kartka, fajnie, że wyciągnęli ten remis, że punkt, czy że jednak, kurczę, no z najsłabszym zespołem w grupie wypadałoby wygrać? Po pierwsze właśnie zapomniałem wejść na portugalskie strony po tym meczu, bo od razu zająłem się meczem Legii, ale myślę, że ten jeden punkt przy ich sytuacji w grupie no, nie będzie traktowany jako wielka porażka, ale może być też niedosyt i pewnie będą pretensje do Gyökeresa, że zobaczył tę czerwoną kartkę. Tak, nawet ja sobie przejrzałem Twittera bardziej, wpisałem jego nazwisko, to tutaj dam ci oddech, może szybko sobie na portugalską jakąś stronę jedną, Ożogo czy Abole. Zajrzysz, no to były pretensje właśnie o po prostu głupi faul, no bo to było w takim sektorze boiska, walka gdzieś z boku i od razu jeszcze wyeliminowanie przeciwnika, a z nim no mieliby w Częstochowie, czy w Sosnowcu bardziej, myślę, gigantyczne problemy, no bo tak jak Gyökeres wygląda w tym sezonie 8 goli bodajże w 9 spotkaniach. No, ma warunki fizyczne. Przy tej też dyspozycji obrony moim zdaniem byłby naprawdę duży problem. On wbił się już do pierwszego składu też reprezentacji Szwecji. Gra obok Isaka. Zamiast Isaka. I tak jak mówię, no jest takim zawodnikiem, gdzie zainwestowano naprawdę poważne pieniądze, 20 milionów euro, to bardziej Sporting przyjmuje na konto niż wydaje z reguły, dlatego no tak jak mówię, widać, że ten piłkarz potrafi grać w piłkę, potrafi zdobywać gole i potrafi dać Sportingowi przytrzymanie też tej piłki w tej ostatniej tercji, w tej trzeciej tercji boiska. Wiadomo, z logicznego, z naturalnego punktu widzenia, jak go nie było, to takiego centralnego tego punktu z przodu Sportingowi brakowało i Rakowowi grało się łatwiej, a i tak nie jakoś super łatwo do tego ostatniego kwadransa, więc wiadomo, że Sporting nie grał dzisiaj jakiejś wielkiej piłki, bo zdobył szybko gola, mecz mu się ustawił, nie musiał dalej specjalnie atakować, a wręcz przeciwnie, no w osłabieniu starał się obronić ten wynik. Zabrakło, też mówił Amorim po tym spotkaniu, że po prostu zabrakło im koncentracji w tym ostatnim kwadransie, a Raków zrobił to, czego nie robił, tak jak mówiłem, w 2 3/4 swoich występów w grupie do tego momentu, czyli nie grał odważnie, dopiero te ostatnie zmiany, pewnie jakieś info od Szwargi, że dobra, no nie ma już absolutnie czego tutaj bronić, otwieramy się mocno, ciśniemy ile wlezie, no i to się sprawdziło, bo wyciągając ten ostatni kwadrans, naprawdę mogła się ta gra Rakowa podobać o tyle, że byli po prostu, no może nie jakoś super dokładni, skuteczni, ale po prostu starali się zdobyć tę bramkę i ją zdobyli. Jest jakieś rozczarowanie, jak przeczytałem, w Portugalii w związku z tym, że tylko remis. Mowa o koncentracji. No i też portugalscy dziennikarze zwracają uwagę na to, że w drugiej połowie Sporting nie oddał strzału na bramkę. Właśnie, dokładnie. Chciałem powiedzieć, że dostali, no moim zdaniem, dominowali. Pierwsza połowa, nawet po osłabieniu, Raków grał bardzo zachowawczo. Natomiast druga odsłona to jest Sporting już tylko skupiający się na obronie wyniku, więc... Tak, Amorim powiedział, że myśleliśmy o meczu 11 na 11, a nie 10 na 11. Czyli to jest wymówka czerwona, zasłużona? Tak was jeszcze zapytam? Nie, no zdecydowanie. No tutaj VAR po to jest. Ostatecznie też próbował swojego zawodnika Amorim tłumaczyć, że okej, szanuje i jakby VAR jest bardzo potrzebny. Wspominał. Natomiast nie było intencji, więc moim zdaniem, przepraszam, nie powinno być czerwonej kartki. Natomiast no wiecie, intencjami dobrymi to jest piekło wybrukowane. Tak. Na końcu jest ewidentny stempel na nogę zawodnika w dzisiejszych... Pozbawiający zdrowia de facto. Tak, no i to wydaje mi się, że jest największy problem dla Rakowa teraz. Tak, dzisiejsze przepisy są tutaj jednoznaczne. No, gdzieś jeżeli trafiasz w kolano, trafiasz w taki sposób korkami w nogę przeciwnika, no to jest czerwona kartka. Mogliśmy mieć wypowiedź Gyökeresa, ale Błażej pisze, że odmówił komentarza potężnym meczykom, także już cię nie lubimy, fajny Szwedzie, i niech inni Szwedzi grają zamiast ciebie w reprezentacji. A w ogóle generalnie podczas meczów UEFA procedury są takie, że piłkarze, którzy zobaczyli czerwoną kartkę, nie rozmawiają z mediami. Tak może to też zazwyczaj jest podczas meczów UEFA. Tak, tak. Ostatnio nawet chyba Mateusz mówił o tym, że jak są ci stewardzi, czy wyznaczeni z klubów bardziej, czy z UEFA tam... Na przykład jak masz listę na WhatsAppie, to od razu znikają. Tak, tak. Jak masz grupę na WhatsAppie i wybierasz sobie zawodników po meczu Ligi Mistrzów, to zawodnika z czerwoną kartką nie możesz wybrać do wywiadu. Z tego względu wyobrażam sobie, żeby nie tłumaczyli sytuacji, a bardziej żeby nie pojechali z arbitrem, bo wiadomo, że dzisiaj sędziowie są chronieni, notabene dzisiaj chyba IFAB, czyli ta instytucja, która ustala przepisy światowego futbolu, znowu debatowała nad tym, że tylko kapitanowie będą mogli zbliżać się do sędziego. Każdy inny zawodnik, który podejmie jakąś komunikację z arbitrem, ma z automatu żółtą kartkę. Bo do tej pory opaska kapitańska z żółtą z automatu, jak podszedł dyskutować. Pokazywał na opaskę nawet. Ale chyba na klasie są takie wprowadzone. Pewnie powiedział coś... co opaskę już nie jest w stanie ochronić. Tak. Natomiast uratować. W Ekstraklasie są takie przepisy, że miały być. Czasami sędziowie przymykają na to oko, że jeżeli właśnie wchodzisz w dyskusję, nie jesteś kapitanem, no to zaraz jesteś upomniany. Natomiast no jak widać, IFAB myśli, żeby wprowadzić to już bardzo szeroko do ogólnych przepisów. Carlo Ancelotti ostatnio powiedział, że w kwestiach sędziowskich nie mam wolności wypowiedzi. Jeżeli już coś Carlo Ancelotti ostatnio mówił o sędzim spotkania, to używał tylko i wyłącznie ironii, mówiąc, że bardzo dobre zawody i czyli w tą tak naprawdę każdy wiedział, o co mu chodzi. Myślę, że to też jest jakieś wyjście. Jeżeli ktoś chce przekazać swoje uczucia, emocje, trener ma do tego prawo. Pyta, widzę, DJ Morfex przy okazji, czy Lewy zdąży na mecz sobotni z Realem. Jutro po treningu około godziny 13 się dowiemy. Patrzcie na meczyki, konto Tomka. Lewy będzie. Myślę, że będzie szybciej po prostu, że Barcelona poda listę na mecz. Tak, tak gdzie wcześniej podają. Tak, listę na mecz. Z tego co wiem, no to w poniedziałek były badania Lewandowskiego, ta rehabilitacja przechodzi dobrze. On miał wcześniej taką ortezę mocniejszą założoną, później chodził już tylko w takiej opasce, w takiej skarpecie uciskowej. Teraz gra już tylko w dziadka. No, umówmy się, nie bierze udziału w treningu z kontaktem, więc na logikę moim zdaniem w tym spotkaniu, jeżeli nie trzeba będzie, to nie zagra. Moim zdaniem nie zagra. Natomiast może być w składzie meczowym, usiąść na ławce rezerwowych, żeby nawet psychologicznie ten Lewandowski był na ławce rezerwowych. Natomiast mam wątpliwości, czy on wyjdzie nawet na kilka czy kilkanaście minut, no bo ostatecznie, okej, to jest zawsze El Clasico, no ale czy ono o czymś w tym momencie decyduje? Nie chcę spuszczać temperatury, obniżać temperatury tego meczu, natomiast... 3 godziny studiów. Jeżeli mamy szachować zdrowiem zawodnika, który ma ci się przydać na kluczową fazę europejskich pucharów i ligi, no to moim zdaniem każdy każdy to zrozumie, że nie ma sensu brać zastrzyków, blokad i tak dalej. Jeszcze ewentualny faul, jakieś mocniejsze wejście rywala w tamtą strefę. Staw skokowy to jest nawet jak on sam może źle, nie wiem, stanąć na murawie, posunie mu się stopa i jest wszystko od początku. Czy nie ma chyba powodu, żeby ryzykować tak jak przede wszystkim. Nie ma sensu. Zresztą jak rozmawiałem z Robertem parę tygodni temu dla Wirtualnej Polski, to on dawał do zrozumienia, że kiedyś to bardzo chciał, prawda, jak najszybciej się wyleczyć, grać jak najszybciej, ale teraz po prostu nie chce sam na siebie nic narzucać. I pod względem psychologicznym i też myślę, że pod względem fizycznym. No nie ma sensu szarpać się, spinać, zwłaszcza że jeszcze wiele meczów do końca zostało i poświęcanie go na klasyk może odbić się czkawką w kontekście kolejnych spotkań, które będą decydowały o punktach, które oczywiście w ostateczności decydują o mistrzostwie. Brzmi to jak truizm, ale taka jest prawda i myślę, że trzeba tak na chłodno podejść do tego spotkania, chociaż wiemy, jak ważne jest to spotkanie dla klubu. Pewnie gdyby to było pierwsze El Clasico dla Lewego, miałby to trochę inną wagę, ale... Albo w 35. kolejce. Albo to właśnie ostatnie w sezonie, gdzie wiesz, że tabela już jest prawie zamknięta i no, to jest mecz decydujący o mistrzostwie. Są tam jakieś opcje, Ferran Torres może zagrać, prawda, przecież w ataku, wszedł przecież za Lewego w tamtym meczu, w którym on odniósł kontuzję, strzelił gola, tak więc myślę, że jeszcze jest parę opcji, z João Felixem też może na czele, nie, ale... w odwodzie, aby ktoś tego gola strzelił. Tak jest, Fermin Lopez, Ferran Lopez, Ferran Torres, tak widzisz, sam się pomyliłem, wczoraj strzelali gol w pierwszej połowie, bo akurat oglądałem, 2-1 zakończył się mecz Barcelony, ale my wracamy jeszcze do pucharów Sąda, tak? Wracam do Sądy. Czy Legia wyjdzie z grupy? Optymizm w narodzie, 83% uważa, że Legia grupę opuści w pozytywnym tego słowa znaczeniu i będą kolejne losowania i Samuel będzie podgrzewał kulki. Słuchajcie, mamy jeszcze tutaj Dawida Szwargę, więc posłuchajmy trenera mistrzów Polski. Najważniejsze w moim odczuciu takie przekonanie wewnątrz drużyny i wewnątrz sztabu szkoleniowego, że jesteśmy w stanie po prostu w tej grupie rywalizować, co pokazał również mecz Szturmu z Atalantą 2-2, a mimo bardzo negatywnej oceny naszego spotkania Szturmu ze Szturmem tutaj, ja takiej negatywnej oceny tego spotkania nie mam i myślę, że ten mecz ze Sportingiem potwierdził, że jeżeli będziemy funkcjonować jako drużyna na bardzo wysokim poziomie, to będziemy z tymi zespołami po prostu rywalizować. To był trener Dawid Szwarga, który właśnie mówi o tym, że chce kiedyś rywalizować na takim poziomie i właśnie trochę o to pyta Dawid Pawlak i też mam taką konkluzję, bo też napisałem takiego tweeta, no bo panowie, w Sosnowcu Kopenhaga, Sturm Graz, Sporting do przerwy we wszystkich tych meczach bez celnego strzału, 0-1 i o to pyta też Dawid Pawlak, czy nie sądzicie, że Raków gra zbyt bojaźliwie? Przecież oni już nic nie muszą, tylko mogą jakby zagrać odważniej, agresywniej, to musieliby wymęczyć Sporting już wcześniej i gra cieszyłaby oko. Czy nie macie takiego wrażenia, że trochę no Raków dopiero zaczyna grać, jak musi gonić wynik i to też dopiero po przerwie. Z czego to wynika? Ja mam, bo już to powiedziałem. Że, ale nie, jakby z czego to też wynika w sumie. Co? Bo to się powtarza. Nie grają faktycznie oni. No możesz pójść w bank. Tak jak wspominałem, zauważyłem już to, nawet będąc właśnie w Sosnowcu na tym spotkaniu historycznym z punktu widzenia Rakowa też z Kopenhagą, że wydawało się, że ta Kopenhaga na takim trzecim, czwartym biegu zdobyła tę bramkę, natomiast Raków, mając pewnie w perspektywie też ten rewanż, nie zaryzykował już w tym pierwszym meczu, grał jak równy z równym, bo ta bramka była absolutnie przypadkowa, była nie mówiąc z czego, z kapelusza. Z kapelusza, bardzo ładnie, tak. I tylko Raków no, nie stworzył sobie właściwie żadnej takiej konkretnej sytuacji. Bardzo podobna bramka zresztą Fabiana Piaseckiego w tamtym meczu, wtedy nieuznana, a dzisiaj zaliczona przez arbitra po interwencji VAR, więc no widać, że to szczęście jesteś raz na wozie, raz pod wozem. Ale tak, no brakuje mi takiego doświadczenia mocniejszego. Tak szukam trochę. Wiesz, moim zdaniem pod wodzą Dawida Szwargi pojawiło się kilka ciekawych schematów ofensywnych, ale mimo wszystko Raków to nie jest zespół, który potrafi prowadzić grę i atakować w ataku pozycyjnym na wysokim poziomie. Też niechętnie przejmuje inicjatywę. Tutaj wiele czynników się na to składa. I jakościowe po stronie Rakowa, i nastawienie, i też po prostu czyste umiejętności piłkarskie. Właśnie, bo mówimy tak o mistrzu Danii. Możemy też Dawid Atalanty. Zobaczcie, kto tam potrafi zagrać tak dobrze w piłkę w środku pola w Rakowie. Możemy też za Berggren w tamtej formie, mówię o dwumeczu z Kopenhagą, potrafił. On był wtedy naprawdę dzisiaj uważam w gazie mecz. I prowadzenie piłki i sposób, w jaki potrafił otwierać grę. On wtedy wyglądał naprawdę rewelacyjnie. Natomiast koniec końców może to była też bojaźń przed takim wypunktowaniem. My pójdziemy mocniej i oni nas po prostu skarcą. No bo koniec końców, patrząc po Kopenhadze, no to jednak wracając cały czas do tego dwumeczu, bo tutaj mamy niedosyt, że ta Liga Mistrzów powiedzmy była gdzieś na wyciągnięcie ręki, no to jakość jednak była po stronie Duńczyków. Widzimy to też nawet w fazie grupowej Champions League. Jest mecz z Manchesterem United na Old Trafford, okej. Czerwone Diabły są w dołku, ale to jest cały czas zespół z gwiazdami i to wielkimi. Natomiast ta Kopenhaga z nimi walczy jak równy z równym, gdzie Onana musi być bohaterem meczu, żeby u siebie Anglicy zdobywali 3 punkty, więc no, im lepszy rywal dla Kopenhagi, taka konstatacja, tym oni lepiej grają. Tak, może po prostu to jest bojaźń też pomieszana z takim pragmatyzmem, że my się mocniej nie chcemy otworzyć, bo zamiast 1-0 czy 0-1 lub 0-2 z Atalantą będzie 0-5 i to już w ogóle będzie kompromitacja. Co innego zawsze w pucharach na wyjeździe, co innego u siebie. Tam jednak mam wrażenie, że musisz trochę tutaj można mieć pretensje naprawdę, że no, okej, jest to zespół, oczywiście też będący półkę wyżej, to trzeba sobie powiedzieć, pod kątem nawet wydawania, nie wiem, pieniędzy, bo na Szymona Włodarczyka nie było problemu, żeby wyłożyć 2,5 miliona euro. Wcześniej zarobili, też jest połączenie na Hojlundzie, który najpierw do Atalanty, a później do Manchesteru United trafił po takiej drabince już za naprawdę gigantyczne pieniądze, więc tam jest zupełnie inny budżet, ale mimo wszystko ta drużyna już gdzieś powiedzmy dość zbliżona. Tu bym bardziej się jednak postawił i otworzył, więc osobiście no ja mam jednak taki żal, że trochę więcej odwagi. Mr. Bosek pisze, zachowawcza gra jest w DNA Rakowa, przecież najlepszym przykładem jest gra o Puchar Polski z Legią, gdzie przez większość spotkania grali 11-10. Tak, wtedy pamiętam też oczywiście pod wodzą Marka Papszuna, ale taki obrazek utkwił mi w pamięci z tamtego spotkania, które przecież razem oglądaliśmy na Stadionie Narodowym z perspektywy trybun, że Raków gra w przewadze, a atakują pozycyjnie, ale za linią piłki jest chyba, nie wiem, 4 czy 5 zawodników, za linią piłki, czyli jak tu atakować? Najważniejsze było zabezpieczenie, ale to chyba nie o to w tej zabawie chodziło, nawet jeżeli to był finał. Ja też mam wrażenie, że jak patrzę na Raków, to patrzysz na Koczergina i widzisz, że on kiedyś grał w pucharach. Patrzysz na Tudora i widzisz, że to jest zawodnik, który pasuje do tej zabawy. I tu mi się wydaje, że po prostu niektórzy ci piłkarze... No i nie też ten chyba poziom jednak już. Brak stabilizacji ostatecznie w tym zespole, bo kiedyś jak myślałeś o Rakowie, zamykałeś oczy i od razu wymieniałeś całą 11. To właściwie wiedziałeś, kto zagra w tym spotkaniu. Ostatnio no jednak masz dużo tych ogniw na granicy używalności w cudzysłowie ze względu na urazy i powroty po tych kontuzjach i moim zdaniem no tutaj te schematy też nam się trochę rozsypały. Też Raków nie grając w zestawieniu tak na galowo, no gdzieś te wszystkie automatyzmy być może się odrobinę zakurzyły czy rozsypały, więc może też trzeba upatrywać tutaj jakiegoś problemu, że jednak te kontuzje mocno wjechały w te koncepcje Dawida Szwargi, dlatego nie gra też tak dobrze do przodu. No i oczywiście już ten mityczny napastnik Fabian Piasecki, to prawda, trzeci w pucharach, 0-0 w lidze. Natomiast co by nie mówić, no jest to jakiś problem i bolączka Rakowa od wielu lat. Można tylko domniemywać. Eric Exposito, który gdzieś był już naprawdę blisko pod koniec, gdyby nie to weto Jacka Magiery, ostatnio miałem też z nim okazję dla Śląska rozmawiać, to wytłumaczył bardzo już precyzyjnie, że tam to był mecz z Pogonią Szczecin tuż przed zamknięciem okienka. Wpływa ta oferta z Rakowa, ona wcześniej byłaby zaakceptowana, natomiast było już bardzo późno w oknie, tam było jakieś takie pilne zebranie Skype'owe, wszyscy się naradzali, ostatecznie była po prostu decyzja, nieważne już jakie pieniądze, bo później Raków jeszcze podbił do 1 miliona euro. Eric Exposito na 100% zostaje. Powiedzieli to piłkarzowi, nie ma opcji, żeby się ruszał. I oczywiście dzisiaj Śląsk może tylko tam gdzieś wewnętrznie sobie zbijać piątki. Natomiast wracając do mojej myśli, co by było, z Erikiem Exposito w takiej formie w Rakowie w pucharach. No to jak przypominam się ta sytuacja, kiedy w sumie Jean Carlo zgrywa piłkę na środek pola karnego, a Piasecki tam jest zajęty innymi zapomnieliśmy. No to sprawami, jeśli chodzi o wykończenie. Powiem ci, nagroda Darwina. Nie widziałem czegoś. Ale Kramer też miał dzisiaj jedną taką sytuację. Gdzie Darwin zresztą też miał taką sytuację w meczu w Liverpoolu. Tak, no, to inna sprawa. Darwin Núñez. Kompletnie się wyłączył. No, oczywiście chwała, że zdobył bramkę, natomiast powinien mieć dwie. No, taka prawda, bo kto zamykał? Jean Carlos. Jean Carlos, tak? Dośrodkowanie. Piasecki odwrócony plecami już tam gdzieś gestykuluje do sędziego, a miałby patelnię. Tak, bo on jakby twierdził, że Nowak jest faulowany. Mamy tę sytuację właśnie tutaj. Jakby piłka jest w grze, Nowak leży, się zwija, ale Piasecki no, faktycznie spogląda na... To nie instynkt jest... Luisa Suareza, który protestował zawsze i wszędzie. Właśnie instynkt napastnika to tu nie jest najlepsza klatka, tak. No bo on się jeszcze plecami odwraca do tej sytuacji, a spadłaby mu praktycznie pod nogi do pustaka. No szkoda. Trzeba sobie wbić do głowy, że dopóki piłka w grze, lepiej odczekać 10 minut w przód niż 10 sekund wcześniej po prostu myśleć, że jest po jabłkach, że jest, nie wiem, spalony, faul, piłka wyszła za końcową linię. Lepiej grać do końca. Nie wiem, czy tu jest jakaś, można znaleźć jakąś tutaj kwestię do poruszenia, że nie wiem, Legię i Lecha prowadzą zagraniczni trenerzy, jednak stawiają bardziej na ofensywę. Raków prowadzi polski trener, gdzie jednak ta defensywa jest kluczem, bo widzimy, że te mecze, no tutaj fajnie też na czacie zobaczycie, że ta czerwona kartka jakby sama pchnęła Raków do tego, żeby podjąć ryzyko, no ale dostali od razu gonga i wszystko wróciło znowu do normy. Te kwestie pomiędzy... Długo odbudować. Te kwestie pomiędzy defensywą a ofensywą często są błędnie odczytywane, bo oczywiście od defensywy jest budowany tak naprawdę każdy zespół. Tutaj moim zdaniem kwestią taką główną jest słowo odwaga, bo czasami trzeba zaryzykować, trzeba zagrać odważniej, nawet jeżeli grasz przeciwko renomowanej drużynie, a często Rakowowi w wielu meczach tej odwagi brakuje. To nie jest tak, że oni są nastawieni ofensywnie czy defensywnie, tylko po prostu odwaga, żeby pójść krok do przodu, po prostu za meczem, za szansą, która się rodzi. I to jest taka ciekawa puenta chyba tego wieczoru, czyli pójść za szansą, która się rodzi. Legii się ta szansa narodziła, Raków się jeszcze ostatecznie nie pogrzebał. Jak możemy, to pokażmy jeszcze raz tabelę Rakowa, jak gdzieś mamy pod palcem. Mało usprawiedliwienie jeszcze mimo wszystko ten Sosnowiec, nie grasz u siebie. Pod koniec faktycznie te trybuny nieco zaczęły nieść Raków, one się bardzo mocno ożywiły. Jest w zasadzie chyba komplet na meczach Rakowa, no ale nie grasz u siebie, to też jest powiedzmy jakiś mały minusik, nie chcę powiedzieć usprawiedliwienie. Natomiast patrząc na tę tabelę, no to nam się tu wszystko powoli krystalizuje. Jeżeli Atalanta zdobędzie jeszcze 3 punkty, a to może być właśnie w spotkaniu z Rakowem wyjazdowym, no to chyba pewny awans, tutaj nie ma co w ogóle dyskutować. No oby jeszcze Raków tutaj pokrzyżował szansę. Może my się mylimy, może jeszcze się podłączy do gry, no ale potrzeba zdecydowanie... No trzeba 3 punktów, a 1 mecz tylko u siebie z Atalantą. No cud to nie, może źle brzmi, natomiast to 3. miejsce, no nie wiem. Cud, ja bym powiedział, że cud. Tak, no jednak trzeba by było zrobić naprawdę coś, czego się absolutnie my w tym momencie nie spodziewamy. Tak jak wyobrażam sobie, że jeszcze w tym Graz faktycznie może tam. Tak jak Legia Warszawa wygrała ze Sportingiem w sezonie 16-17. No tego nikt się nie spodziewał, a zagrali jeden z najlepszych meczów w ostatnich latach w europejskich pucharach. Wówczas Georges Jusz na ławce i zwycięstwo 1-0. Przecież znakomici piłkarze wtedy na boisku, jak na przykład William Carvalho. Może i przed Legią, przed Rakowem jeszcze ten najlepszy mecz w pucharach jest, chociaż jak Legia zagra 3-2 za Aston Villą, jeszcze zagra lepszy mecz, no to już naprawdę czapki z głów. Panowie, na koniec słówko, bo dzisiaj Polacy też grali w pucharach. Sebastian Szymański. Włodarczyk 2-2, Włodarczyk grał w 10. Tak, w 10, więc to też a propos takiej dyskusji o charakterze, o mentalu, o różnej odpowiedzialności. Tak, wracamy. No wiesz, ale dali mu karnego, wszedł z ławki, młody chłopak jednak, no tak na logikę nawet bym powiedział, że jest tam kilku pewnie mocniejszych piłkarzy tak mentalnie do tego, a to jest bramka na... Tak, pierwsza bramka w pucharach Szymona Włodarczyka, 8 w tym sezonie, więc dobre naprawdę wejście, choć tak widziałem, długo czekał na tego gola, odblokował się wreszcie wreszcie w młodzieżówce też. No Tomek, to co było w młodzieżówce, to ja bym mu tego karnego w życiu nie dał, jakbym oglądał tam. No, ale dzisiaj bardzo pewnie. Tak. Więc była mu potrzebna po prostu ta bramka. Sebastian Szymański z asystą, Karol Sztucki. Tak, panowie się przy okazji z Sebastian Szymański z kumplem nowym z reprezentacji wchodził na Polski, zrobił sobie selfie. Natomiast wiem, że Karol Struski był obserwowany dzisiaj przez sztab reprezentacji Polski, więc cały czas jeżdżą, szukają do tego środka pola i cały czas chyba myślę obrona i środek pola za plecami Szymańskiego i Zielińskiego. Ta pozycja Dziczek, Slisz, kto jeszcze był ostatnio? Piotrowski, Szymański. Odrobinę Piotrowski. Mówię, kto był ostatnio sprawdzany na tej pozycji. No to przede wszystkim Slisz i Dziczek i Piotrowski zagrał kilka minut. Natomiast no, widać, że tutaj jeszcze jest poszukiwanie do reprezentacji Polski. Jednak ta defensywa, która mnie nie przekonuje i personalnie, i pod względem nawet takiego meczu jak Mołdawia. No i co? Jakie polskie jeszcze nazwiska? Dzisiaj Damian Szymański też grał w spotkaniu. Tak, Damian Szymański 90 minut, już sobie sprawdzam, czy dobrze to sprawdziłem. Nie, Damian Szymański jednak zmieniony w minucie. Tak, ale grał na swojej pozycji. Tak jest, na szóstce grał cały mecz. Gdzieś tu mi uciekło, teraz to nie będę szukał, ale Stępiński wszedł na 5 minut, w tym meczu Struski 62. Kędziora cały mecz na ławce Paoku. Paok ostatecznie wygrywa 3-2, jeśli dobrze widziałem. No tak, ja tu patrzę na Ligę Europy, a tu trzeba na Ligę Konferencji spojrzeć. No może martwić Michał Skóraś, który dzisiaj z ławki się nie podniósł przy 3-1 ostatnio 2 mecze. Tam sytuacja nieprzyjemna. Nikola Zalewski ma po tym całym zamieszaniu z tą aferą bukmacherską na razie i miejmy nadzieję, że tak zostanie, oczyszczony z tych zarzutów. Ma dobry czas, bo wrócił do podstawowego składu Widzew Romy. Świetny mecz w młodzieżówce, więc jak tak dalej... Romie też rozpoczął ostatnią akcję, która zakończyła się bramką. Tak, jak tak dalej... czwartego stopnia powiedzmy, ale coś tam było. Nie, no, jak tak dalej pójdzie, no to powołanie wydaje się być pewne do reprezentacji, bo wyobrażam sobie taki myk, że Zalewski pójdzie na lewe wahadło, a Frankowski na prawe, no bo ani Wszołek, ani Kasz no też nie zagrali na tyle przekonująco, żeby zająć sobie to miejsce. Więc... A Franek asysta Widzemistrzów, Frankowski asysta Widzemistrzów, regularność, motoryka na wysokim poziomie, dobra wrzutka, tak więc no, ja Franka bardzo lubię. Prezes Boniek mówił, na prawym wahadle nasz najlepszy wahadłowy, teraz grał właśnie na prawej stronie, bo to stąd dośrodkowy. 75 minut Szymański zagrał, Damian. Tak jest. 3-1 Olimpik Marsylia. Mamy co tych Polaków sprawdzać, a w Rakowie tylko jeden był w podstawowym składzie, Marcin Cebula. On obecnie raczej bez szans na grę w reprezentacji. Panowie, ostatnie zdanie po tym wieczorze. Bo ty, Marcin, jutro, dzisiaj już lecisz do... Właśnie, mam za 8 godzin samolot. No to co, to jeszcze godzinkę posiedzimy. Ostatnie zdanie, jutro będą już pierwsze materiały a propos El Clasico, także u nas we współpracy ze znakomitymi redaktorami z Eleven Sports. Studio prosto... Kostki meczyków zabrane. Tak, studio prosto ze Stadionu Olimpijskiego, chyba. Tak. Że prosto ze stadionu, tak? Tak, są dwa studia. Mamy studio na Stadionie Olimpijskim. Dlatego się zatrzymałem, bo nie wiem, na którym będziecie dla nas nagrywać. Mamy dwa studia. Tu i tu pewnie, albo tak naprawdę wystarczy na stadionie Montjuic Studio, ale także studio w specjalnym miejscu, to jeszcze zobaczycie Państwo z pięknym widokiem na miasto. Tak, i Mateusz Święcicki nagrywa swojego vloga Świat według Świętego. Będzie coś na pewno ciekawego przed El Clasico. Nie wiem, co tam Święty wysmaży. Widziałem, że dzisiaj z Gindoganem uczył go języka polskiego, albo Gindogan już był nauczony kilku polskich być Gindogan więc... polskiego, przecież Jürgen Klopp zawsze mówił róż dupę. Tak. No, trio z Dortmundu na pewno coś mówi. Z lewym jakby policzyć, to pewnie kilka dobrych lat się kumplowało, więc będzie ciekawie i w Eleven, i na meczykach, także bądźcie z nami w najbliższe dni. Wy o 13:00 startujecie w sobotę, tak? Tak, jak najbardziej. Maraton za El Clasico. Także dzisiaj Legia Warszawa 2-1 wygrywa na wyjeździe z Żryńskim Mostar. Raków Częstochowa remisuje 1-1 ze Sportingiem Lizbona, a kuzyn mi napisał na priv, że mam się nie garbić, więc na dzisiaj już dziękujemy. Czy można garbić w tym krześle? Kurczę, da się widać, jak jakoś się tak, ja zawsze sprawdzasz telefon, garbić. No tak, właśnie. Ja się staram prostować, żeby wiesz, tutaj trochę mniej. Oj, a dzisiaj trochę pojedliśmy, ale o tym nie będziemy wam mówić. Dawid Dobrasz, Tomasz Włodarczyk, Marcin Gazda. Dziękuję uprzejmie. Dobranoc i widzimy się w kolejnych produkcjach meczyków.